Witam! A właśnie byłem teraz w sklepie, kupiłem sobie picie i jadę teraz na motorze do dentysty zobaczyć, co tam nie halo. Właśnie siedzimy i czekamy na dentystę. Na dworzu jest bardzo porno dzisiaj. No i czekamy. Zobaczymy, co potem. Właśnie pyzy, jak to moja mama i tata nazywają, zostały skończone. A teraz zrobię test. No to smakujemy. Jest to ze smażoną cebulką na górze. Gorące. W środku jest czerwona papryka, widzę, i kurczaczek. Zobaczmy drugi kawałek. O! Drugi kawałek jest o wiele lepszy. Ten pierwszy był taki trochę, miał dużo wody. Bardzo dobre. Dobry pomysł. Tak, takie pyzy sprzedawać za dolara w Kambodży. Uważam, że to by się sprzedawało. Czekam, żeby kupywali, ponieważ to wygląda podobnie i smakuje podobnie do tych pyz z słodkie pyzy z świnką, co jadłem kiedyś ostatnio przed restauracją moją. Super dobre, pyszne, miam, miam. Mega wyśmienite. Jak będziecie w Siem Reap, albo będziecie przylatywać, napiszcie do mojej mamy, na pewno wam przygotuje, zamówicie i wam zrobi. Bardzo dobre. A dotyczące zęba, jak byłem u dentysty, mniej więcej w tym samym miejscu znowu kanałówkę trzeba zrobić. Się zastanawiam, czy nie iść do innego dentysty. Pyszne. A ja właśnie się teraz jadę przyjechać motorem ostatni raz. Bardzo fajnie mi się jedzie Hondą Scoopy. I no, przejadę się i oddam z powrotem. I wrócę do domu na pieszo. No właśnie, jesteśmy u pana Grzegorza. Zostawiłem mu moto z powrotem. Nagram jego biznes. I dam informację telefonu i maila kontaktowy, jakby ktoś chciał zamówić
bilety na Ticket to Freedom oraz Heavenly Paradise na wyspie Koh Rongu. Wracam właśnie do domu. Oczywiście... Czekajmy. Oczywiście zapomniałem nagrać biznes Grzegorza ze strony ulicy. Po prostu trochę się zasiedziałem, zagadałem, wstałem i poszedłem. I zapomniałem po prostu nagrać, bo chciałem to nagrać na koniec. No ale już jestem w połowie drogi. Mniej więcej się skojarzyłem, że zapomniałem. No niestety, ale mam jego wizytówkę, więc na koniec filmu będzie informacja jego kontaktu, maila oraz nazwę ulicy, gdzie jego salon fryzjerski, bar i sklep z ciuchami się znajduje. A ja też wracam ze sklepu. Dlatego nie mam kamery przed siebie, bo mnie worek obciąża. A nie chcę, żeby kamera zbytnio machała, przytrząsła. Rozumiecie? No, a więc wracałem do domu. Wziąłem potem tuktuka około 60-70% drogi temu, ponieważ nie było światła, prądu nie było, trochę zabłądziłem, pochodziłem i nie te dróżki skręciłem, co powinienem, przez to, że nic nie widziałem. No to zamówiłem tuktuka i wróciłem do domu. Mam nadzieję, że filmek się spodobał. Dajcie subskrypcję, jak się wam podobało, komentarze i lajki. Ten, kto by chciał moje książki przeczytać, jak jesteście płatnym patronem na moim patronie, możecie sobie pobrać moje książki w postaci PDF-a. Są chronione prawem autorskim. Zobaczcie też kanał Włóczek w Azji. I tak dalej. Mam wizytówkę biznesu Grzegorza. To jest jeden jego biznes. Kamera nie chce się skupić. Nie wiem dlaczego. Ticket to Freedom i Heavenly Wave Cottage. Poprawka, nie Heavenly Paradise, jak mówiłem wcześniej. Też napiszę kontakt do niego. Mówiłem, że wpiszę też adres, gdzie jego salon fryzjerski się znajduje. Do zobaczenia w następnym odcinku.